Dlaczego mamy płacić za orliki? Co się dzieje z budżetem samorządowym? Pytają rodzice. To jest program 1 na 1, w którym omawiamy rzeczywistość w granicach rozsądku, czyli w granicach Pomorza Zachodniego. Rafał Molenda, a w studio profesor Aneta Zelek, ekonomistka i autorka ponad 230, jeżeli dobrze liczę, publikacji naukowych z dziedziny ekonomii i nie tylko. Dzień dobry pani profesor. No i na początek naszego spotkania cieszę się, że pani jest, bo pani wyjaśni nam tę kwestię. Pytanie jest proste. Co się dzieje z budżetami samorządów? Dlaczego za pewne kwestie, za które wcześniej płacić nie musieliśmy, teraz musimy płacić? No cóż, powiedzmy sobie to odważnie, że polityka rządu PiS od wielu lat powoduje, że obserwujemy, nazwę to tak, taką pełzającą centralizację finansów publicznych. Otóż koalicja rządząca robi wszystko, żeby większa część strumienia pieniędzy, finansów publicznych trafiała do budżetu centralnego, kalecząc w ten sposób budżety samorządów terytorialnych. I to, co obserwujemy od kilku lat, każde rozstrzygnięcie, no, które pozornie wydaje się być bardzo dobre dla nas, obywateli, jak rozstrzygnięcie z zeszłego roku, z Polskiego Ładu, obniżenie ostatecznie po 7. wersji Polskiego Ładu, obniżono nam podstawową stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych, myślę o podatku PIT, do poziomu 12%. A musimy pamiętać, że podatek PIT w 39% zasila budżety gmin, w którym obywatel płacący PIT jest zameldowany. A zatem jeśli spadają wpływy z PIT, to spadają również wpływy z PIT w budżetach gmin czy w budżetach terytorialnych. I to jest bardzo poważna kwestia, dlatego że trzeba to wiedzieć. W znakomitej większości budżetów, które miałam okazję penetrować, dochody z PIT stanowiły swego czasu nawet 1/4 wszystkich dochodów bieżących. Dla samego Szczecina w 2019 roku to było blisko 25% wpływów, dochodów do budżetu. W 2023 roku to już jest około 17%. I to jest problem. Budżety gmin zostały okaleczone i dzisiaj tak naprawdę włodarze w samorządach terytorialnych działają w takim bardzo ciasnym gorsecie. Wydatki oczywiście nie spadają, a dochody zostały, no, w taki sposób przycięte. Inflacja dokłada swoje, ale równocześnie samorządy budują drogi, modernizują infrastrukturę, a z drugiej strony każą rodzicom płacić. Jak to możliwe? No tak to możliwe, bo takie są obowiązki i taka jest misja samorządu terytorialnego, żeby zadbać w pełni o infrastrukturę i warunki rozwoju oraz warunki dla dobrej jakości życia obywateli. Ale skoro mówimy o budżetach deficytowych, które zostały poranione, no to szanowni państwo, w ekonomii jest takie powiedzenie: there is no free lunch. Nie ma darmowych obiadów. No jeśli nie ma źródeł finansowania, no to nie stać nas na wszystko i wie to każda gospodyni domowa i naprawdę nie trzeba być skarbnikiem miasta, żeby zrozumieć, że w warunkach deficytu budżetowego nie stać nas na wszystko. Teraz trzeba wyważyć, co jest priorytetem dla miasta, infrastruktura drogowa, no czy właśnie zajęcia na orlikach. Ja rozumiem, że to musiały być bardzo trudne decyzje zarządu miasta, wymuszone no tą skalą deficytu. Ale może jeszcze parę liczb, panie redaktorze, bo warto to sobie uświadomić. Na chwilkę się zatrzymam, dobra, bo to, co pani w tej chwili mówi, oznacza, że mieszkańcy Świnoujścia, Polic, Szczecina niekoniecznie poprawnie swoje pretensje kierują do włodarzy miasta, tak? Absolutnie nie. I wiele tych pretensji jest, proszę mi wybaczyć, muszę to powiedzieć, to są takie naiwne pretensje i to są pretensje, które wynikają z bardzo fałszywego i szkodliwego przekonania, że nam się wszystko należy za darmo czy bezpłatnie. A ja jeszcze raz powtarzam, w ekonomii naczelną zasadą jest zasada: nie ma darmowych obiadów. Nawet jeśli pan redaktor za coś nie płaci,
to nie znaczy, że kto inny za to nie zapłaci. My wszyscy obywatele płacimy za to, co się dzieje w naszym mieście. No, prezydent Krzystek nie posiada własnej kasy. I teraz zacytuję Margaret Thatcher. Rządy nie mają własnych pieniędzy. Rządy mają nasze pieniądze. Zarząd miasta jest od tego, żeby racjonalnie dystrybuował te pieniądze. No a skoro mówimy o tych poważnych kłopotach, to w ostatnich latach zarząd naszego miasta ma poważny problem. Z której działki odebrać, żeby w którejś działce wystarczyło. No, ja podejrzewam, że to nie tylko Szczecin, ale też wszystkie pozostałe. O, regionie. Tak, absolutnie. Bo obiecałam parę liczb. To ważne liczby. W 2022 roku, dlaczego mówię o poprzednim roku, bo budżet został zamknięty, mamy już sprawozdanie z wykonania, więc i są wszystkie dane. I mamy wszystkie dane. A zatem dochody tylko z PIT zostały okaleczone o jakieś 175 milionów złotych w przypadku Szczecina. Dla Warszawy to było 10 razy więcej. Jeśli powiem państwu, że zeszłoroczny budżet zamknęliśmy z deficytem 153 milionów złotych, to co to znaczy? Gdyby nie zabrakło tych dochodów z PIT, prawdopodobnie Szczecin miałby niezłą nadwyżkę operacyjną, a na pewno nie byłoby deficytu. Jest jeszcze gorzej, jeśli opowiem państwu o planach budżetu na ten rok, ten trwający rok. Teraz zaczynam się bać już. Proszę się bać, ponieważ deficyt wyszacowany naszego miasta jest na 380 milionów, a skarbnik miasta donosi, że tegoroczny ubytek we wpływach z PIT wynosi około 314 milionów. No to co to znaczy? Znowu nie byłoby deficytu, gdyby nie okaleczono nas tych dochodów z PIT. I w końcu to ważna informacja, jeśli to się potwierdzi, jeśli to prawdziwy parametr, 314 milionów mniej w kasie budżetu Szczecina z powodu rozwiązań Polskiego Ładu. A to oznacza niemal 10% wartości całego naszego budżetu. A zatem proszę zobaczyć, co się stało w ostatnich latach. No stało się to, o czym ja powiedziałam. Budżet centralny chce wygenerować i przekierować dochody podatkowe do budżetu centralnego, a to, co się dzieje w całej Polsce i w Polsce, o której mówi się nieładnie, w Polsce powiatowej, wydaje się, że tym ludziom w Warszawie jest wszystko jedno. Dwa lata temu samorządowcy przewidywali taką sytuację. Związek Miast Polskich, który zrzesza dokładnie 355 miast i Unia Metropolii Polskich, która zrzesza 12 największych miast w Polsce, przeprowadziły kampanię informacyjną na temat długoterminowych skutków Polskiego Ładu. Spójrzmy. I tutaj widzimy czarno na białym, dwa lata temu przypominam, jakie były perspektywy z punktu widzenia samorządów w momencie, gdy wprowadzano Polski Ład. Według szacunków sprzed dwóch lat budżet państwa miał zyskać 27 miliardów złotych. I ja rozumiem, że księgowi się bardzo cieszą, bo dzięki temu mogą wykazać, że mamy te przychody na poziomie 27 miliardów wyższe niż gdyby Polskiego Ładu nie było, prawda? Działa? A to jest trochę taka kreatywna księgowość, bo to nie jest nowy wpływ podatków, tylko to jest przekierowanie tego wpływu. No i jeśli wyliczono tam, że budżet się wzbogaci o 20 parę miliardów, to ja przytomnie zauważę, no tak, ale ten sam Związek Miast Polskich donosił, że polskie miasta stracą w tym czasie około 65 miliardów, a więc saldo jest ujemne. Ja nie rozumiem, kto chce przeforsować tezę o tym, że Polski Ład był dobry dla Polaków i dla polskich finansów publicznych. Nie był dobry. Przepraszam, ale premier zapowiadał, że to będzie dobre dla wszystkich i wszyscy na tym skorzystają. Panie redaktorze, premier zapowiadał też, że będziemy mieli milion pojazdów elektrycznych i promy pływające już w tym roku na Bałtyku. No nie, to proszę na poważnie. No to argument kolejny. Nikt nie przewidział, że będzie wojna.
Tak, oczywiście. I to są poważne zdarzenia, takie jak pandemia czy wojna, które nazywamy znowu z angielska game changer, taki zmieniacz gry, bardzo poważny czynnik, który detonuje i rozbija wszelkie prognozy, wszelkie plany, w tym plany finansowe. Ale co to oznacza? To są dodatkowe utrudnienia dla budżetów samorządów terytorialnych. Miasto musiało wydatkować pewne pieniądze na działania osłonowe w pandemii, a potem na przyjęcie uchodźców wojennych. A więc pojawiły się nowe pozycje wydatków, które niestety nie doczekały się pełnej kompensacji ze strony budżetu centralnego. Dobrze, a proszę wyjaśnić najprościej, jak to możliwe? Jak działa ten cały system? Skąd się biorą pieniądze w budżecie? Jak powiedziałam, gro dochodów do budżetu... Bo właśnie wyjaśniliśmy, że budżet nie ma własnych, że rząd nie ma własnych pieniędzy. Jak również zarządy miasta. To może być odkrycie. Nie mają własnych pieniędzy. Nie, szanowni państwo. No oczywiście te pieniądze pochodzą z tego, co my obywatele i uwaga, sfera biznesu, przedsiębiorstwa wpłacą do budżetu. No i o czym już wspomniałam. Z podatku PIT, który ja zapłaciłam jako mieszkaniec miasta, między 38 a 39% to jest bardzo nieprecyzyjne i to jest troszkę zmienne, trafia do mojej gminy, w której ja mieszkam, reszta trafia do budżetu centralnego. Jeżeli ja jestem prezesem dużej korporacji, płacimy CIT, podatek dochodowy od osób prawnych, to jakieś 6,7%. No sumarycznie to są mniejsze kwoty. To są mniejsze, tak. One już nie robią takiego wrażenia, jakkolwiek zasilają budżety terytorialne. No oczywiście mówimy też o innych podatkach, parapodatkach i opłatach typu podatki od nieruchomości i tym podobne. A przy okazji może warto wspomnieć, no na przykład taką pozycją, która zasilała budżety terytorialne do zeszłego tygodnia, były wpływy z podatku PCC, skrót, podatek od czynności cywilnoprawnych. I właśnie rząd wspaniałomyślnie zwolnił tych, którzy kupują swoje pierwsze mieszkanie, z płacenia tego podatku. To jest wielkie i wspaniałomyślne wobec obywatela, ale nikt nie pomyślał o tym, że budżety będą na tym tracić. Tylko w tym roku Szczecin straci około 20 milionów złotych na uroczystym unieważnieniu podatku PCC. Co mogłoby pokryć między innymi te wydatki na orliki? Wracając jeszcze na moment do tych orlików, gwoli wyjaśnienia. Skończył się, szanowni państwo, 10-letni program rządowy, który zakładał finansowanie infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży. I kolejny rząd, bo przypomnę, to był pomysł koalicji PO i PSL, kolejny rząd tego programu nie przedłuża i dlatego spadają na nas koszty utrzymania. I to niebagatelne koszty utrzymania. Może jeszcze warto zaznaczyć, ja mam jeszcze jeden parametr, który robi duże wrażenie. Jest takie zadanie, które samorząd terytorialny musi wykonać, gmina musi wykonać. Co mam na myśli? Oświata w Polsce. I co? I budżet centralny kieruje co roku tak zwaną subwencję oświatową do każdego z miast czy gmin. Co się okazuje, ta subwencja może w 60% pokrywa realne wydatki na oświatę. W Szczecinie dane z ostatniego roku są takie. Wydaliśmy na oświatę ponad 900 milionów złotych, a subwencja wyniosła, żeby państwa nie okłamywać, 570, prawie 6 milionów złotych. To jest około 60% tego, co naprawdę trzeba wydać, żeby spełnić to zadanie centralne, jakim jest prowadzenie oświaty. Szanowni rodzice, resztę płacicie wy, między innymi. Samorządy tracą i również mamy takie zestawienie. Spójrzmy na planszę. To jest zestawienie przygotowane właśnie przez Związek Miast Polskich. Jest taka strona w internecie, tam jest podpisana ta strona. Można sprawdzić sobie, wpisać swoje miasto i zobaczyć, ile to miasto traci na Polskim Ładzie. To są realne pieniądze, realne kwoty, których niedobór wywołuje później kłopoty. Rząd zapowiada kolejne programy. Nowe windy w blokach, docieplenie budynków z wielkiej płyty. Tutaj mam pewne déjà vu, bo jeżeli dobrze pamiętam, to w poprzedniej kampanii wyborczej była mowa o tym samym. No i w tym temacie nic się nie wydarzyło. Do tego wpadły nam niższe ceny biletów PKP Intercity między innymi. Mamy darmowe autostrady.
I teraz pytanie do pani, kto to sfinansuje? Ależ, szanowni państwo, no projekt budżetu na kolejny rok, tym razem mówimy o budżecie centralnym dla całej Polski, jest już nam znany i o to poinformowano nas radośnie, że deficyt polskiego budżetu wyniesie ponad 165 miliardów złotych, bezprecedensowe wydarzenie. Jeszcze to jest kwota, której sobie trudno w ogóle zwizualizować, trudno sobie wyobrazić. Tak. I no to powiecie państwo, to my nie wiemy, czy to jest dużo, czy to jest mało. Ja powiem tyle. Przez 30 parę lat polskiej transformacji nam się to nie wydarzyło i w odniesieniu, ta kwota, w odniesieniu do polskiego produktu... Nie mieliśmy takiego zadłużenia? Nie mieliśmy. To jest bezprecedensowe, najgłębsze deficyt budżetowy, jaki obserwujemy. A co oznacza deficyt budżetowy? No umówmy się, oznacza tylko tyle, że żeby wydać te pieniądze, musimy je sobie pożyczyć. A więc pożyczamy przy pomocy... Pożyczamy, co do zasady, głównie są to obligacje Skarbu Państwa. My Polacy chętnie je kupujemy. Co to znaczy? Każdy z państwa, który ma w szufladzie obligacje, to znaczy, że pożycza rządowi pieniądze. I staje się wierzycielem. I staje się wierzycielem, no ale mamy też trochę zadłużenia zagranicznego. W efekcie, co się stało z polskim długiem publicznym? Teraz już spójrzmy w optyce makro. On wzrósł do około 1,6 biliona, uwaga, w 2015 roku, pan rozumie, dlaczego ta cezura czasowa, ten dług wynosił około między 800 a 900. Co to znaczy? To był ten moment, kiedy zaczęła się dobra zmiana. Tak. I ta dobra zmiana podwoiła nam dług publiczny, który my Polacy generowaliśmy 20 parę lat od transformacji. I nagle w ciągu 8 lat mamy podwojony dług. Co więcej, mamy poważny problem, ponieważ w takiej gospodarce pozabudżetowej, poza kontrolą parlamentu i społeczeństwa, krąży sobie dzisiaj około 400 miliardów złotych. To są różnego rodzaju kilkadziesiąt fundacji i funduszy, takich agend rządowych, które są trudno monitorowalne. My nie możemy ich skontrolować. I tam gdzieś na boku płynie sobie dodatkowe 400 miliardów, czyli no, może ja troszeczkę teraz wpadam w histerię, ale powiem, to nasz dług to już jest około 2 bilionów złotych. Tezy... Czy to jest dużo? Ile my mamy łącznie w budżecie? Polskie, naszych pieniędzy. Dobrze, polskie PKB, ile potrafimy wytworzyć w ciągu roku jako wielki 38-milionowy kraj, to jest trochę ponad 3 biliony złotych. A więc z tego blisko 75% musimy spłacić. To są zadłużenia, które, no co do zasady, ja już nie zdążę tego spłacać, ale jestem przekonana, że kolejne pokolenia no, będą dziękować. To będzie powtórka z takiej epoki gierkowskiej, kiedy się zadłużaliśmy i trzeba było to spłacić. Żeby to spłacać, to trzeba mieć z czego, tak? Trzeba mieć obroty, przychody, trzeba mieć PKB, czyli produkt krajowy brutto, to jest taki wskaźnik. Tak. No i według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, taki szacunek, drugi szacunek w drugim kwartale tego roku wynosi 2,2%. I tutaj część analityków się cieszy, bo założenia były takie, że będzie wynosił 3,7%. Tak, już wyjaśniam państwu. Otóż rzeczywiście coś, co my nazywamy flaszem, czyli taki szybki odczyt, zaraz na koniec kwartału drugiego, to było doniesienie szokujące, że nam PKB w drugim kwartale tego roku spadł o 3,7%. Dzisiaj Eurostat już rzeczywiście zrewidował ten szybki odczyt. Okazuje się, że to jest na minusie 2,2%, ale do diabła nie ma się z czego cieszyć. No właśnie chciałem o to zapytać pani profesor, bo to jest jednak minus. To jest minus i to jest minus, uwaga, to już jest drugi kwartał z rzędu na minusie, a według takiej akademickiej definicji recesja zachodzi wtedy, kiedy dwa kwartały pod rząd PKB się obkurcza. No i właśnie weszliśmy w tą fazę recesyjną, a to na pewno nie są dobre wieści, bo przecież to jest poważna choroba gospodarki. I co więcej, ponieważ Polacy lubią rekordy, to pogadajmy o rekordach. Zaliczyliśmy rekord. Polska ma najgłębszą recesję dzisiaj spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. I teraz dołóżmy do tego informację, która powinna, chociaż nie wiem, czy powinna cieszyć kredytobiorców, bo mamy niespodziankę. Prezes NBP, pan profesor Glapiński, w swoim kolejnym expose
z całego serialu takich wystąpień, ogłosił, że no, że będziemy mieli obniżkę stóp procentowych. Ta obniżka, jeżeli dobrze wynotowałem, weszła w życie w czwartek, 7 września. Tak. Co to oznacza? Wiecie państwo, po co ja mam recenzować tą decyzję? Wystarczy sobie zajrzeć się na wykresy kursu polskiego złotego i widzimy, że w ciągu 2 dni od tej decyzji kurs złotego się osłabił. Złoto został zdeprecjonowany, ma niższą wartość o jakieś 3%. To tego typu szoki na walutach obserwowaliśmy w pandemii i w dniu wybuchu wojny. I to jest trzeci taki game changer, wystąpienie pana prezesa Glapińskiego, którego ja uważam za specjalistę, nie wiem, od geologii płaskowyżu, ale z pewnością nie. Przepraszam bardzo, pani profesor, on jest specjalistą od ekonomii, ale tej historycznej. Tak, jest specjalistą od historii myśli ekonomicznej i zdaje się, posługuje się jakąś bardzo historyczną myślą ekonomiczną, bo to ze współczesną ekonomią ma niewiele wspólnego. No i ja rozumiem, ja zaliczam się do tych ekonomistów, których sam profesor Glapiński nazywa, pożal się Boże, ekonomistami, nie wiem, opłacanymi przez zachodni kapitał, ale powiem to jednoznacznie. Szanowni państwo, ta decyzja ma znamiona jakiegoś aktu dywersyjnego wobec polskiego złotego i wobec polskiej gospodarki. I nie przekonuje mnie w ogóle to, że ucieszy się rzesza ponad 2 milionów kredytobiorców w Polsce, bo to jest niemoralne i nieracjonalne, żeby 36 milionów Polaków, którzy na przykład nie mieli zdolności kredytowej i nie kupowali sobie domów z hipoteką, dzisiaj ponosili potężne konsekwencje i koszty tego, że ulżymy 2-milionowej rzeszy kredytobiorców. To nie jest normalne w XXI wieku i to nie ma nic wspólnego, szanowni państwo, z ekonomią. Jedyną przesłanką do podjęcia tej szokującej decyzji, na ile szokującej, to jak powiadam, recenzję wystawił rynek finansowy tej decyzji, jest tylko przesłanka polityczna. To miała być taka kiełbacha wyborcza, ale uwaga, będzie się nam odbijać. Ta niesmaczna kiełbasa wyborcza to był akt, w którym prezes Glapiński i Rada Polityki Pieniężnej, zdominowana przecież przez przedstawicieli aktualnej władzy, miała pokazać Polakom, zobaczcie, są powody do optymizmu, a ich nie ma. No ale wczorajsze wezwania prezesa Glapińskiego do tego, żebyśmy wyszli na ulicę pochodami i tańczyli radośnie z powodu obniżenia stopy procentowej, wydają mi się po pierwsze jakąś herezją ekonomiczną, a po drugie to jest jakieś do diabła perwersyjne, namawiać Polaków do tego, żeby się cieszyć, że siła nabywcza naszych wynagrodzeń spada, a skumulowana inflacja od pierwszego dnia rządów PiS-u do dzisiaj wynosi blisko 50%. Proszę sobie wyobrazić, że jeśli pan redaktor nie załapał się na żadną podwyżkę w tych 8 latach wynagrodzenia, no to pan dzisiaj jest uboższy o 50%. A jakie jest główne, naczelne zadanie do wykonania przez prezesa NBP? Jaki on ma obowiązek? No przecież mamy to zapisane w ustawie o banku centralnym i tam jest postawiona jednoznaczna misja. Dbałość o stabilność waluty krajowej, dbałość o stabilność siły nabywczej złotego. A pan prezes Glapiński zajmuje się wszystkim, trochę wspomnieniami ze swoich młodych lat, trochę właśnie geologią i geografią masywów górskich i płaskowyży, a najmniej zajmuje się polityką monetarną. Zresztą, powiem państwu, obserwując politykę monetarną od przynajmniej 2 lat, to jest seria błędów. Te stopy procentowe były za późno podnoszone, a teraz są za wcześnie obniżane. To jest nie ten czas i nie ta skala, żeby robić tak dużą obniżkę stopy procentowej, żeby w ogóle rozpoczynać cykl obniżek.
Ja to sobie tak autorsko nazywam takim disco polo polskiej polityki monetarnej. To obserwujemy właśnie. Mm-hmm. Ale ta inflacja to jest też bardzo pozytywne z perspektywy rządu zjawisko, bo dzięki temu będą wyższe wpływy do budżetu. Aha, i to niebagatelnie. Każdy punkt procentowy inflacji wzbogaca budżet centralny o około 5 miliardów złotych. Łatwo policzyć. Dzisiaj inflacja na poziomie 10% daje dodatkowe 50 miliardów do rozdawania. Można wiele rzeczy tym załatwić. Dlatego dziwi mnie, dlaczego ten deficyt ma być tak głęboki. Uwaga, porównanie. W tym roku ma wynosić, powiedzmy, była mowa o około 70 miliardów, stanie chyba na 90, a w przyszłym roku nagle prawie podwojony. Pytanie, bo być może wrócą te pieniądze, które są poza księgowością do zestawienia i wtedy będziemy mieli niespodziankę. Pojawił się taki pomysł, żeby pan profesor Glapiński stanął przed Trybunałem Stanu, między innymi właśnie za to ostatnie działanie. Co pani na to? Ja nazwałam to jednoznacznie aktem jakiejś dywersji, nie wiem, sabotażu. Gdyby znalazły się dowody na to, że są przesłanki, takie przesłanki, które niszczą polską gospodarkę i niszczą stabilność złotego. Uwaga, ustawowy obowiązek całej Rady Polityki Pieniężnej. To ja nie wykluczam, że dobrzy prawnicy ze znajomością problemów polityki monetarnej potrafiliby przed sądem złożyć skuteczny akt oskarżenia. Mhm. Jeszcze taka kwestia, bo w świetle tego, co już omówiliśmy, może to jest tak, że samorządy, czyli Police, Goleniów, Barlinek, Szczecin, Kołobrzeg, Koszalin i tak dalej, czyli my wszyscy razem wzięci, powinniśmy się dołożyć, żeby wszystkim żyło się lepiej i, no i powinniśmy dokładać do tych wszystkich wydatków. Ależ tak jest w istocie, my dokładamy, bo jest jeszcze między takie rozliczenia terytorialne, mają jeszcze coś, co nazywamy janosikowym. Wielkie aglomeracje miejskie, te nazwijmy je bogatszymi, płacą specjalne janosikowe na rzecz tych mniejszych, tych, które nie mają takiego potencjału w swoich budżetach i nie mogą się rozwijać w takim tempie. To się dzieje i tak naprawdę to się dzieje też w skali całego kraju, szanowni państwo. Dzisiaj to jest polityka, która została określona przez aktualnie rządzących państwem dobrobytu, ale zdaje się, że nie doczytali, czym jest państwo dobrobytu. Państwo dobrobytu to ten model skandynawski. To jest takie państwo, które w sposób racjonalny świadczy najwyższej jakości usługi publiczne na rzecz swoich obywateli, kasując od nich oczywiście w postaci fiskalnej, tak, podatki. Natomiast ja mam wrażenie, że my żyjemy w kraju, w którym my grzecznie te podatki płacimy, a Krajowa Administracja Skarbowa nie przepuści nawet najmniejszej myszki. Premier się chwali mitycznymi wpływami z VAT, których kiedyś ponoć nie było, teraz się nagle pojawiły, ale za to nie otrzymujemy tego, co powinniśmy otrzymać w państwie dobrobytu. Jeszcze raz, wysokiej jakości usługi publiczne. Co to są usługi publiczne? Wysokiej jakości oświata, wysokiej jakości ochrona zdrowia, wysokiej jakości administracja publiczna, wysokiej jakości wymiar sprawiedliwości, wojskowość, policja, bezpieczeństwo i tak dalej. My tego nie otrzymujemy, ale składamy się na to, żeby w budżecie pojawiały się wydatki typu nietrafione respiratory. Już nie chcę dokuczać tu naprawdę tymi wszystkimi aferami, bo nie starczyłoby nam czasu, panie redaktorze, żeby wymienić te wszystkie wpadki i wydatki. Ostatnie pytanie. Kiedy dogonimy Niemcy i Francję? Zgodnie z zapowiedziami. Prezes Glapiński obiecuje państwu, że to się stanie za jakieś 8 lat. Wystawił sobie taki deadline, 2030 rok. Ma być wspaniale. Mamy już żyć na poziomie Francuzów, aktualnym poziomie Francuzów. Tu się zabezpieczył profesor Glapiński. No ja się obawiam, że ostatnie wyniki polskiej gospodarki, o których wspomnieliśmy, jesteśmy w fazie recesji. Jest to poważne spowolnienie. My obkurzamy
skurczamy nasz PKB, a nie budujemy nasz dobrobyt na przyszłość, no jeśli to ta faza będzie kontynuowana, niektórzy powiadają, że w drugiej połowie 23 odbijemy i już teraz wszystko będzie dobrze. No ale to jest jeszcze jeden problem, bo ja jako makroekonomistka muszę o tym państwu powiedzieć. Polska gospodarka ma potencjał wzrostu około 3,5% rocznie. Jeżeli rozwijamy się w tempie niższym niż te 3,5% rocznie, to znaczy, że stagnujemy, że nie gonimy świata. Wyniki powyżej 3,5% rocznie mogą pokazywać, że zrobimy jakiś progres, że rzeczywiście poziom życia w Polsce będzie taki jak we Francji. Ja się obawiam, no, że polityka gospodarcza, którą obserwuję przez ostatnie 8 lat, prowadzi nas, oddala nas od tego scenariusza. To teraz będzie ostatnie pytanie. Bardzo proszę. Co musi się stać, ewentualnie zmienić, żeby jednak uruchomić gospodarkę, żeby to PKB nie było na tym poziomie, na którym jest prognozowane, tylko żebyśmy ruszyli z miejsca i przekroczyli te 3,5%? To ja powiem, czy to jest tak, możliwe? Tak, to jest możliwe. Chociaż pan redaktor mnie trochę sprowadza na bardzo grząski grunt politykierstwa. Ja pytam o gospodarkę. Tak, a ja chcę to zostawić tylko ekonomii. Otóż powiem tak, co trzeba zrobić w Polsce i to niezależnie od tego, kto będzie u władzy. W Polsce trzeba skończyć z tym natrętnym prymatem polityki nad ekonomią. Decyzje są podejmowane dzisiaj na podstawie przesłanek politycznych. No jak tu skorumpować wyborców, jak tu zrealizować wizję tego kraju prezesa Kaczyńskiego. To nie są dobre przesłanki do podejmowania decyzji gospodarczych. To muszą być przesłanki oparte na ekonomii, w tym również, uwaga, ekonomii państwa dobrobytu. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Nie jestem jakąś ekstremalną liberałką, choć marzy mi się trochę powrót do tego racjonalizmu liberalnego. Ja zgodzę się na to, że w XXI wieku w centrum Europy powinniśmy dążyć do dobrobytu całego społeczeństwa. Ja się zgadzam z tym, że są nierówności ekonomiczne w Polsce. Trzeba je wyrównywać, ale trzeba te działania podejmować w zgodzie z ekonomią, a nie w zgodzie z interesem politycznym. To jest nasz problem i w zasadzie muszę powiedzieć z przykrością, niezależnie od władzy, która jest u władzy. Dziękuję bardzo. Taką utopią kończymy trochę nasze spotkanie. Profesor Aneta Zelek, Rafał Molenda, to był program 1 na 1. Dziękuję panu i dziękuję państwu.